Dzień dobry, kochani. Słuchajcie, mam déjà vu, bo ostatnio też tak jadłam moje śniadanie, czyli jajeczniczkę, tylko tym razem poza cukinią i pieczarkami jeszcze też wkroiłam cebulkę. Oczywiście dwie kromki chleba białkowego, pomidorki. Ja zabieram się za jedzenie i startujemy w ten dzień. Jeżeli wy coś jecie, to także życzę wam smacznego. Słuchajcie, mamy 13:20. Ja już dawno się ogarnęłam. Znowu mi się włosy wywinęły, bo byłam na spacerze i wiecie, wiecznie jest i włosy mi latały na wszystkie strony świata. Co jest najśmieszniejsze z tej strony przez to, bo to, co mi się wywija, słuchajcie, to jest kiedyś była moja grzywka. Dlatego te włosy też są, widzicie, krótsze niż cała reszta. Ci z was, którzy oglądają mnie, powiedzmy od początku, to wiedzą, że kiedyś nosiłam grzywkę przez krótszy okres. I właśnie to są pozostałości po tej grzywce. I przez to mi się to, słuchajcie, wygina. No ale no jest jak jest, nie zmienię tego. Jak mi włosy trochę bardziej odrosną, to minie, tak? Nagrałam dla was przed chwilą jeden filmik stacjonarny i mam tutaj przygotowane jeszcze rzeczy na drugi filmik stacjonarny. Nie, tym razem to nie jest haul. Natomiast chyba teraz już nie nagram tego, bo widzę, że bateria jest już mocno wyczerpana, chociaż jakbym się sprężyła. Tak, wybaczcie, że tak patrzę, nie? Ale patrzę, ile tej baterii jeszcze mam, ile procent. Może jakbym się streściła, to by się udało. Nie wiem, zobaczę, ale. Co chciałam powiedzieć? Nie wiem. W każdym bądź razie, ostatnio wam mówiłam, że się nigdzie nie będę wypuszczać i tak dalej. Jednak muszę się gdzieś wypuścić, słuchajcie. A mianowicie muszę pojechać do Czech, auto zatankować, moje e-papierosy kupić. I wtedy wrócę do domu, nakarmię, znaczy nie, najpierw wyjdę z Miluniem, później go nakarmię. Po tym jak go nakarmię, słuchajcie, to przytaszczę z mojej kanciapy znowu pojemniki, które kilka miesięcy temu przytaszczyłam i przekładałam, wiecie, jesienno-zimowe ciuchy i wyciągałam letnie. I ostatnio wiecie, że te letnie już w większej części wysortowałam z szafy i pochowałam. Wiadomo, coś tam zostało, bo niektóre rzeczy typu koszulki jednak mimo wszystko będę potrzebować. Natomiast no czas najwyższy przynieść. Wiecie, tam dużo nie ma, bo ja nie posiadam jakoś nie wiadomo ile swetrów i Bóg wie czego. No ale jednak mimo wszystko kilka rzeczy posiadam. I skoro je mam, to przydadzą mi się na pewno, tym bardziej, że aktualnie się już ochłodziło, no ale powinno, popatrzcie. Wcale nie jest daleko do końca października. Jeszcze chwila i będzie listopad. Szok, po prostu szok. Więc no, będę musiała po prostu kilka tych swetrów i tak dalej wcisnąć do szafy. No a później po tym, co jeszcze będę robić, to nie wiem. Na pewno muszę zabrać się w międzyczasie, wiecie, za ogarnianie, znaczy ogarnianie, obrabianie filmików. Do tego muszę też się zabrać za wypełnianie pomału tego wniosku o rehabilitację właśnie. No i tak. I pewnie jak to zrobię, to już wiecie, będzie wieczór, dzień minie. Aktualnie mi szybko dni mijają, ale powiem wam, że to dobrze. Powiem wam, że to dobrze, bo staram się, wiecie, co czymś zająć. Staram się, nie wiem, ze znajomymi rozmawiać dużo, w miarę możliwości się ze znajomymi spotykać, żeby po prostu o tym wszystkim nie myśleć. Powiem wam szczerze, że jestem ciekawa, co w poniedziałek no, na tej policji wyjdzie, tak? Czego ja się jeszcze dowiem,
bo no na pewno policjantka mi kilka rzeczy powie, nawet jeżeli generalnie to ja mam prawo wglądu do akt, do tego, co on tam napisał, co zeznał, tak? Bo ja jestem osobą oskarżoną i mogę, to jest moje prawo, wiedzieć, co on tam wypisał. Więc nie wiem, czy na miejscu ona mi to pokaże, czy nie, bo generalnie wiem, że adwokat zawsze pisał, że najpierw, że nic nie będę mówić, dopóki nie dostanę wglądu do akt. Zapytam się tej policjantki, słuchajcie, w poniedziałek i po prostu zobaczymy, co ona na to. I tak, jestem ciekawa, co tam wyjdzie. Naprawdę, wierzcie mi. W każdym bądź razie, z kim bym nie rozmawiała na ten temat, jak tylko mówię, że Mark mnie podał na policję, to wszyscy najpierw o co, jak mówię o co, to wszyscy parskają śmiechem i mówią, że jemu się nudzi, albo on nie może sobie znaleźć innego hobby i tego typu teksty. No bo ludzie nie wierzą, przynajmniej ci, co mnie znają, nie wierzą w to, co on tam napisał. Już pomijam fakt, że wiecie, że to jest kłamstwo, tak? Ale widzicie, jak często się filmiki pojawiają, więc wiecie, że ja generalnie cały czas się czymś zajmuję. No, jak mówiłam, spotykam się ze znajomymi, siedzę w domu, coś robię i tak dalej, nagrywam filmiki, więc jesteście, można powiedzieć, na bieżąco z tym, co się u mnie dzieje. I jak widzicie, ja nie latam za nim. Nie latam za nim. Ja go, słuchajcie, od. Nie chcę was skłamać. Ale od niecałych. No powiedzmy od 7 tygodni. Niecałych 7 tygodni, słuchajcie, to ja go widziałam tylko raz. I to też był przypadek na tym festynie wina, tak? I to też, jak mówię, był przypadek, a ja więcej go nie widziałam. Gdybym go nachodziła, tak jak on stwierdził, to ja bym zamiast w domu być, nagrywać vlogi i czymś się zajmować, to ja bym, słuchajcie, nie wiem, siedziała u niego pod domem, czy nie wiem, za nim gdzieś chodziła, czy coś w ten deseń, ale ja tego nie robię. A to Milan, Boże! Ja sobie myślę, co mi tutaj tego, a to Milan. Dźwięk, tego pewnie nie będziecie słyszeć w tle. Albo wiecie, no na przykład, on tam też wpisał, że ja próbowałam się mu włamać do mieszkania. Jeszcze w życiu się nigdy nie włamywałam gdziekolwiek, słuchajcie. Mówię wam, dobrze, że jestem w stanie udowodnić, że on ze swoim, nie wiem, jakimś kolegą czy kim tam ten zamek, drzwi otwierali, jak on niechcący zatrzasnął, zostawił klucz w domu, wyszedł, zatrzasnął drzwi i mu się przypomniało, że nie ma klucza, a zapasowego nigdzie nie miał. I oni jakby nie tyle wyważali drzwi, co po prostu zamek, żeby otworzyć drzwi, tak? Z powrotem do mieszkania. Dobrze, że ja mam to pisemnie, słuchajcie. On mi o tym pisał, bo ja podejrzewam, że on mi to będzie teraz próbował wcisnąć, że to ja byłam, a nie on. Także ja, wiecie, sobie na to nie pozwolę. No mówię, jestem niesamowicie ciekawa, co wyjdzie, co pani policjantka powie. Dobra, kochani, słuchajcie, spróbuję nagrać jeszcze ten drugi filmik i będę lecieć do tych Czech. Aparat zostawię, podłączę go w międzyczasie, żeby się po prostu naładował. Słuchajcie, ja już dawno wróciłam. Nakarmiłam Milana, byłam z nim na spacerze, już nawet przyniosłam pojemniki, ale słuchajcie, miałam fail, bo ja nie wiem, jak ja podłączyłam kamerę do ładowania, nie naładowała się, wręcz przeciwnie, całkowicie się rozładowała. Więc generalnie, no trochę musiałam poczekać, aż rzeczywiście kamera się podładuje na tyle, żebym mogła nagrywać. Coś wam chciałam powiedzieć i znowu zapomniałam. W każdym bądź razie byłam w Czechach, zatankowałam, kupiłam co miałam kupić. W drodze powrotnej podjechałam jeszcze, czy zatrzymałam się w Netto za moimi kabanosami, tak, polskimi, Starczyńskiego.
Aż są drogie, bo Wam powiem, że 99 centów jedno opakowanie, no to nie jest mało. Ale wiem, że coś chciałam Wam jeszcze powiedzieć i totalnie zapomniałam co. A przedtem jeszcze o tym myślałam. Nie wiem, nie przypomnę sobie. No nic, słuchajcie, ja wyciągnę rzeczy, bo na pewno nie wszystkie te rzeczy będę potrzebować. Trzeba będzie w ogóle generalnie kiedyś zrobić porządek i pozbyć się rzeczy, których już po prostu nosić nie będę. Nie wiem, oddać je czy coś. Zobaczymy. Dobra, ja się zabieram za... Zaraz Wam pokażę. Wiecie co? To idzie z powrotem. Tutaj tylko przewiesiłam. To są ciuchy, które wyciągnęłam. To są bluzki z długim rękawem, swetry i tak dalej. Ale pomimo, że mam je w pojemnikach, to wiecie co? Wrzucę je najpierw do prania. Także będę musiała teraz szybko jeszcze wstawić pralkę. Ale to dobrze, bo będę mogła później znieść już wyprane rzeczy i pochować do szafy. Wiecie, kilka rzeczy z długim rękawem mam tutaj i cały czas miałam. Czekajcie. O, jak widzicie, tutaj kilka rzeczy miałam, tak bardzo kolorowe, prawda? Ja generalnie, widzicie, nie mam jakichś nie wiadomo jak kolorowych ciuchów w szafie. Nie wiem, najlepiej się chyba czuję właśnie w ciemnych, szarych i tego typu kolorach. I zielonych, oliwkowych, bo uważam, nieskromnie mówiąc, że akurat nie te kolory do mnie pasują. Wiecie, ja też nie jestem taką totalną córką młynarza. Dlatego ja mam troszeczkę cerę oliwkową. I no właśnie z tego powodu uważam, że takie kolory mi najbardziej pasują. No więc tak, słuchajcie, idę wrzucać to wszystko do pralki, pojemniki wyniosę. I jak mi się przypomni... A, już mi się przypomniało, ale to powiem Wam zaraz. Pralka wstawiona i doszłam do wniosku, słuchajcie, że dzisiaj niestety będę mogła tylko jedno pranie zrobić, bo mamy krótko po 16:30, a no tak nie wiem, 17:45 będzie pralka, czy rzeczy wyprane, te ciemne. Więc ja to pójdę, zaniosę na strych i wiecie, później się już ściemnia. Czekajcie. Później się już ściemnia i no ja nie będę się szwendać po ciemnym strychu, bo my tam światła nie mamy. Natomiast słuchajcie, komuś z sąsiadów najwyraźniej strasznie przeszkadza stojak mój na pranie. Bo za każdym razem ja go postawię tak jak zawsze stał i za każdym razem jak idę na górę, to on jest przestawiony zupełnie gdzie indziej. I powiem Wam szczerze, że jak dorwę kogoś z sąsiadów, kto to robi, to mu chyba, nie wiem, palce połamie. No cholera jasna, wiecie co, od 3 lat stawiam tam stojak i tak był. A tu wiecie, ludzie się wprowadzają, wyprowadzają i ktoś myśli, że będzie mi dyktował, gdzie ja mogę mój stojak stawiać. No chyba nie wiem, kogoś tu coś popieściło. No w każdym bądź razie, jako że pranie się pierze, no to jutro zrobię po prostu jasne pranie. A tymczasem przyniosłam, jak widzieliście, rzeczy już suche, wyprane. Zaraz je będę w szafie wieszać i układać. No i potem pójdę chyba z Milanem jeszcze raz na spacer. To, co chciałam Wam w każdym bądź razie powiedzieć, to, słuchajcie, wracam z powrotem do przetapiania wosków, w sensie świec na woski, bo nie wiem, czy pamiętacie, jak ja Wam mówiłam, że gdzieś po przeprowadzce zgubiłam tą foremkę taką gumową, do której właśnie wlewałam tą płynną świecę i woski z tego robiłam i nie mogłam przez długi czas znaleźć i o dziwo, wiecie co, też nie mogłam kupić nigdzie stacjonarnie, wiecie, w przystępnej cenie. Owszem, na przykład mogłam kupić przez internet na Amazonie, ale wiecie, no jedna foremka kosztowała, nie wiem, 10 czy 12 euro, no chyba nienormalnie, tyle nie zapłacę za coś takiego. I nie wiem, kiedy to było, kilka tygodni temu
przez przypadek znalazłam w kuchni. Ja mam w regale skrzynkę plastikową, taką składaną, i tam mam cebulę, ziemniaki i tak dalej. I słuchajcie, między tą skrzynką, a jakby nogą regału, właśnie tam była wciśnięta ta foremka. Także cieszę się niesamowicie, że ją znalazłam. I no, będę chyba nawet jeszcze dzisiaj przetapiać z powrotem świece na woski, dlatego że, no, ja wam już mówiłam, ja teraz znowu palę co wieczór świece, woski i tak dalej. I no nie mam, akurat nie, jak raz, znaczy nie mam, mam jeszcze kilka wosków, ale już wiecie, one już są stare i one jakoś tam nie pachną. A tutaj sobie, wiecie, przetopię i jak znalazł, będę miała na wieczór. Będzie mi pięknie pachniało. Także dobra, ja się zabieram za rzeczy. Lecę z Milanem na spacer. Podłączę znowu aparat. Mam nadzieję, że się cały naładuje. Aczkolwiek muszę wam powiedzieć, że ja dzisiaj byłam generalnie produktywna znowu. No bo dwa filmiki stacjonarne, trzeci vlog. Byłam auto zatankować. Małe zakupy zrobić. Z Milanem wychodziłam już kilka razy. Także no, co nieco zrobiłam dzisiaj. Nie powiedziałam wam, słuchajcie, rano mi się zważył podkład, wiecie co? I zauważyłam to dopiero w sumie, jak już byłam pomalowana, więc stwierdziłam, dobra, spryskałam make-up fixerem, no i to, gdzie tutaj, tu mi się skawalił na przykład, no to jakby się rozwodniło i jakoś tam się trzymało. Natomiast nie wiem, o co chodzi, słuchajcie, ale mi się bardzo nieładnie zbiera i bieli strasznie pod oczami. Ten puder znam, ten, który jest pod oczy, ten Cotton Candy. Wiecie co, ja nie wiem, bo ja pierwsze opakowanie jak miałam, to byłam zachwycona. Zresztą zostało mi polecony przez jedną z was. Byłam naprawdę z niego zadowolona. A to opakowanie, ja nie wiem, co się dzieje. Teraz mi się przypomniało, dlaczego ja je odstawiłam i nie używałam, bo już wtedy też to tak było, jak otworzyłam i zaczęłam używać. Także nie wiem, o co chodzi. No, poobserwuję to jeszcze przez jakiś czas i no, jeżeli dalej tak będzie, no to ja się go pozbędę, wtedy wyrzucę po prostu z projektu zero, wsadzę inny puder, bo ten... Coś z nim jest nie halo, naprawdę, coś z nim jest nie halo. Ja generalnie, słuchajcie, dzisiaj zaglądałam. Tu, o, ten ostatni karton, to są moje zużyte, to jest moja zużyta kolorówka z tego roku. W każdym denku tam wszystko wrzucałam, ale tam są tylko rzeczy, które rzeczywiście zużyłam, bądź tam, nie wiem, zaschły i tak dalej. I powiem wam, że w zeszłym roku, nie chcę skłamać, ale ja miałam, nie wiem, 18 czy 20 kredek do brwi, a w tym roku chyba póki co mam 5. To jest niesamowita różnica, słuchajcie. To możecie zobaczyć, jak wydajne są te kredki z Maybelline. Bo gdyby nie te kredki z Maybelline, to ja na pewno miałabym mnóstwo, bo te z Rival de Loop i z Essence, one szybko się kończą. Co prawda najszybciej kończy się Catrice, niestety. A jest droższe niż Rival de Loop czy właśnie Essence. Ale kurczę, no powiem wam, że trochę mi to tak... No nie wiem. Strasznie zużyłam dużo. O, słyszę, że Matthias idzie. O, Milan będzie zaraz szczekał, bo słyszy, jak Matthias idzie. Bo wiecie, Matthias przez to, że jest po wylewie, ta część ciała jest sparaliżowana i on tą jedną nogę tak specyficznie stawia i odgłos się robi. Dlatego zawsze słychać, jak Matthias idzie. Ale to nic. Ja w ogóle przedtem zjadłam ostatnią porcję mojego makaronu z sosem bolognese. Pomimo, że Matthiasowi zaniosłam, pomimo, że jeszcze dużo miałam, słuchajcie, przez 3 dni to jadłam, mam po prostu potąd.
No, ale wracając do kolorówki, no to powiem Wam, że ja nie wiem, muszę sprawdzić, ile ja w zeszłym roku czego zużyłam. W tym roku na pewno zużyłam dużo podkładów. Ale dlaczego? Dlatego, że ten mój z Maybelline z tą gąbką, który mi się tak podoba, słuchajcie, to rzeczywiście teraz mam czwarte opakowanie. A ja go odkryłam na wakacjach, w lipcu jakoś. No to widzicie, że on nie jest zbyt wydajny. Ja dzisiaj go też mam na twarzy. Aczkolwiek od jutra, pomimo że już następny mam kupiony, to od jutra i tak będę starała się używać tego Tinted Moisturizer z Origins, bo jego mam jeszcze dużo, bo tam była tubka 50 ml i wiecie, ja mam go jeszcze naprawdę dużo i chciałabym sporo zużyć jeszcze. Co prawda on jest od otwarcia przez 2 lata, ma datę ważności, że tak to nazwę. No teraz latem minął rok, bo ja to w zeszłym roku kupowałam przed wylotem na Cypr i na Cypr ze sobą zabierałam. Także, no wiecie, szkoda by mi było, żeby to się zepsuło. No dobra, idę to pranie rozkładać i później do Was wrócę. Co, Sempik? Sempik jesteś. Nie. Słuchajcie, ja zabrałam się za przygotowywanie wosków. Muszę tylko, o, żeby zbyt mocno nie było. Już powoli się zaczyna roztapiać. Więc wiecie, jak ja to robię. Jak to będzie na tyle płynne, żeby przelać, to zrobię. Ale coś Wam jeszcze chciałam pokazać. Słuchajcie, ja naprawdę nie umiem albo czytać, albo ja nie wiem, gdzie ja mam głowę. Chciałam sobie kupić dzisiaj solone migdały. No więc kupiłam migdały, przeczytałam, że są solone i podprażane, a nie zauważyłam, że tam jest napisane, że one są z miodem, a ja miodu nie lubię. No ale trudno się mówi, zjem tak czy tak. Oczywiście nie dzisiaj, ale to pokazuje, że ja nie wiem, jakaś jestem rozszczepana. Bo no w TK Maxie kupiłam, myślałam, że tonik, wziąłam płyn micelarny, to z Bielendy, co Wam pokazywałam już jakiś czas temu we vlogu. Teraz to masakra. Posiu, posiu, mój sępiku. Nie ma nic tu dla psiulka. Nie ma, nie ma. Idź ładnie na miejsce. I voilà. Woski przetopione, właściwie świeca przetopiona. Ja w dalszym ciągu przetapiam tą świecę Cotton Candy. No jak możecie zobaczyć, tu jeszcze taka dość spora bryła została, więc to na jeszcze kilka razy wystarczy. Zaraz muszę wsadzić to do zamrażarki. No i zostawię już dzisiaj. Dzisiaj nie będę tych wosków palić. No za jakieś 2 godziny wyciągnę z zamrażarki, bo one już będą zamrożone i przełożę sobie je do miseczki i no powiedzmy, że może na 5 dni mi to wystarczy. Także jak znalazł, słuchajcie, no coś chciałam jeszcze powiedzieć. Słuchajcie, pamiętajcie, bo niektórzy z Was się mogą zastanawiać, po co podłożyłam tą rolkę tutaj. A no właśnie po to, wiecie co, że jak przelewam, to mi się ręce trzęsą i w ogóle, żeby się za bardzo nie rozlało gdzieś tam po blacie czy po ścierce. No jak widzicie, tutaj coś mi tam poszło i tak samo na ścierce gdzieś tutaj, o widzicie, ale to jest taki mały kleks, który się wypierze, nie będzie problemu. Natomiast jakby było więcej, to by było ciężko, jak kiedyś już tak miałam. Jak widzicie, mam rękawice na ręce, słuchajcie, ale tylko i wyłącznie właśnie po to, żebym mogła złapać za górę i trzymać przy przelewaniu. W ten sposób nie poparzę sobie dłoni, pomimo że no to jest szkło i to jest bardzo gorące wtedy. Dobra, ja idę to wsadzić do zamrażarki. Słuchajcie, mamy już 8 wieczorem, czy nawet kilka minut po 8. Chyba 20:10, jakoś tak. Powiem Wam, że zimno jest jak, nie wiem, na wieczór. Pomimo, że już okna wszędzie pozamykałam, to i tak jest chłodno. Przynajmniej mi jest chłodno.
zrobiłam demakijaż, miałam przed chwilką też maseczkę na twarzy. Tak wiecie, z Mariolką trochę pisałam, trochę oglądałam telewizję, trochę się Miluniem zajęłam. O, o, Roni do mnie napisał. Pisze mi, ty, Dani do mnie pisze. To niech pisze. Powiem wam, że ostatnio przez przypadek gdzieś, nie wiem, chyba na Facebooku to było, pokazało mi jakąś rolkę od polskiego lektora Jakub Rutka. Wiem, że wiele z was będzie go znało. Ten gościu ma po prostu mega głos, naprawdę mega głos, słuchajcie. Ja to generalnie jestem sfiksowana, jeżeli chodzi o ludzkie głosy. Ja wam powiem szczerze, to teraz bardzo może zabrzmieć tak snobistycznie, ale jak mi się czyjś głos nie podoba, tony, nie wiem jak to wytłumaczyć, po prostu niektórzy mają taki głos albo piskliwy i tak dalej, ja takich głosów nie mogę znieść, mnie wręcz uszy bolą, jak takie coś słyszę. I ja niestety z taką osobą wiem od razu, że nie dojdę do ładu i składu, choćby to był najmilszy człowiek na świecie i no nie wiem, no nawet jeżeli ta osoba, bo z reguły tak jest, ta osoba mi nic nie zrobiła, to i tak no nie mogę, po prostu nie mogę. Dla mnie, nie, wiecie co, nawet nie wiem jak to wytłumaczyć. Takich bardzo grubych głosów też nie lubię. Ja nie potrafię wytłumaczyć, jaką tonację głosu ja lubię, ale no mogę wam tyle powiedzieć, że niestety nie, no nie, nie dogadam się z każdą osobą, tak? O Jezus Maria, co tu się stanęło? Zaraz pójdę, jak nałożę pielęgnację, to pójdę do kuchni zobaczyć, czy te woski się już, słuchajcie, ogarnęły, jak to w ogóle brzmi. No ale czy się już zamroziły na tyle, żebym mogła je wyciągnąć z zamrażarki i przy okazji wyciągnę sobie też z zamrażarki łososia na jutro. Wiecie co? Powiem wam, że od tej całej sytuacji ani razu nie jadłam łososia, bo chcąc nie chcąc, nawet łosoś mi się z nim kojarzy. I ja próbuję od siebie wszystko odsunąć, co mi się z nim kojarzy. Dzisiaj na pewno wieczorem, słuchajcie, zamiast wciągać internety i YouTube'y, to będę chciała już dokończyć książkę, tą od pani Sylwii Mocek, jakoś tak. Nie, wybaczcie, ale ja nie mam w głowie niestety nazwisk. O. O, po raz ostatni dzisiaj mogłam nałożyć ten olejek. To jest ten olejek, który miałam w boksie z Sephory. Czekajcie, ręce umyć. O. Milan tam znowu coś robi. Dobra, słuchajcie, pielęgnacja nałożona, to idziemy zobaczyć, czy woski się ogarnęły.
Przyniosłam sobie moją miseczkę, w której jak widać włoski zawsze były, właśnie te. No i wyciągnęłam opakowanie z zamrażarki i rzeczywiście już wszystko jest ładnie zmrożone. Więc ja to sobie, słuchajcie, może tu Was postawię. O, ja to sobie teraz wszystko postaram się tutaj wycisnąć. To jest jedyna rzecz, której nie lubię robić, bo te woski wcale łatwo nie wychodzą, słuchajcie. Mnie zawsze później palce strasznie bolą od wyciskania tego. I pomyśleć, że to jest na kostki lodu. O Boże. Chyba jednak za długo trzymałam, wiecie co, w tej zamrażarce. Hopla. Muszę tutaj posprzątać. O, a mam palce, słuchajcie, zmrożone. Jak nie wiem. Masakra jakaś. Ale tym razem i tak nie narozlewałam za dużo dookoła. Dzięki czemu nie sypie się aż tak dużo jakichś tam kawałków, pozostałości i tak dalej. Dobra, zaraz mamy, zostały jeszcze 4-5 sztuk. O Jezu. Słuchajcie, ostatni. Jupijajej. O, mogę teraz odłożyć. Mam teraz, słuchajcie, strasznie zmrożone palce. No i tak wyglądają ananaski takie. Także ja sobie te ananaski zaraz wezmę do pokoju i od jutra będę mogła je palić. Roni mi przed chwilą napisał, słuchajcie, że próbował od Daniego się dowiedzieć, co oni z Markiem w weekend robią, tak? Gdzie idą i tak dalej. Mówi, co ty, mówi Dani, mówi, totalnie ignoruje moje pytanie, mówi, na wszystko inne odpowiada, a na to nie. Ja się zaczęłam śmiać i mu napisałam, że no albo po prostu jeszcze nie wie, co będą robić, gdzie idą, albo po prostu się domyślił, że ja wiedziałam od Roniego, gdzie oni są i co oni robią. No ale powiem Wam, że wiecie, mnie to tam ani grzeje, ani ziębi. Mam nadzieję tylko, że no, że pójdzie, wiecie, jeżeli chodzi o Inę, po naszej myśli i uda się zrealizować to, co zrealizować chciałyśmy. Dobra, słuchajcie, dzisiaj to by było na tyle. Muszę zaraz łososia wyciągnąć. Nie wiem, czy jutro będę nagrywać. Zobaczymy. Może zrobię zlepka z weekendu. Nie wiem. Okaże się. No ale co? Dzisiaj to by było na tyle. Zabieram się za obrabianie filmików. Wam życzę miłego dnia, popołudnia, wieczoru. W zależności, w którym momencie to oglądacie, czy o której porze to oglądacie. No i co? Zapraszam na kolejne filmiki. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa, pa.